Podcast Archiwum Historii Mówionej, Muzeum Warszawskiej Pragi. W Muzeum Warszawskiej Pragi można teraz zwiedzać wystawę Kolej na Pragę, poświęconą historii prawobrzeżnych linii kolejowych, dworców i ludzi, którzy te kolej tworzyli. Wystawa, której jestem kuratorką, potrwa do 15 października i serdecznie Państwa na nią zapraszam. Jednym z wątków tej ekspozycji jest pomoc, jaką kolejarze nieśli głodującej Warszawie w okresie hitlerowskiej okupacji. Nie tylko ułatwiali Warszawiakom szmugiel jedzenia z okolicznych wsi, ale sami ryzykowali życie, okradając niebieskie transporty. Zdobyte dobra przekazywali pod ziemią. Swego czasu nagrywaliśmy relacje historii mówionej dwojga rodzeństwa: dzieci kolejarza Tadeusza Łukasika. To ci państwo przekazali do muzeum rękopis wspomnień ojca. W praskich audiohistoriach zaprezentujemy kolejno wszystkie sześć rozdziałów tych wspomnień. Tadeusz Łukasik, kolejarze, opowiadania 1940-1944, opracowanie tekstu w rękopisie Anna Mizikowska, czyta Wojciech Masacz, wstęp, drogi czytelniku. Wybacz, że moje opowiadania ukażą się po tak długim czasie, to jest dopiero po 27 latach od zakończenia wojny. Żeby to wyjaśnić, podam na wstępie, że może brak rutyny pisarskiej nie pozwolił mi na wcześniejsze napisanie tych opowiadań, oraz brak czasu, który musiałem zużytkować dla własnej rodziny, którą w tym okresie lat miałem dość liczną. Dopiero po ukończeniu szkół przez dzieci mam więcej czasu, który mogę poświęcić tym opowiadaniom. W moich opowiadaniach nie będzie postaci fikcyjnych lub bohaterów z fantastycznych opowiadań czy filmów. Są w nich ludzie prości, pełni odwagi i poświęcenia dla wytyczonego celu. Na pewno i dzisiaj niczym się nie wyróżniają spośród tysięcy innych obywateli, gdyż pozostali cichymi bohaterami tamtych lat, którzy przytomnie i z poświęceniem wykonywali każde zadanie z jedną myślą, aby zniszczyć wroga przez swoje wspaniałe czyny. Po tylu latach można podziwiać ludzi, którzy w tym okresie byli młodzi, bez lęku wykonywali każde polecenie z rozmysłem, na trzeźwo, rozumnie. Gdy każdy nierozważny krok kroził śmiercią, a wyczyny tych ludzi wymagały w dużej mierze wysokiej klasy kunsztu kaskadera. Dla upamiętnienia tego okresu i prawdy, którą opiszę, pragnę podać nazwiska osób, które najaktywniej udzielały się we wszystkich akcjach i którym poświęcam te opowiadania. Do najbardziej pomysłowych i odważnych Zaliczyłbym Janka Karpacza, pseudonim Hrabia. Następną osobą był Adam Jędrzejczak, pseudonim Oliwa, nadal jest pracownikiem kolejowym. A trzecim z nas był Marian Marczak, pseudonim Kajtek. My, wyżej wymienieni, byliśmy pracownikami kolejowymi odcinka Warszawa Wschodnia Rozrządowa. Lecz nasza praca polegała na wytycznych organizacji. Ciekawą i ostatnią postacią w tych opowiadaniach będzie osoba zastępcy zawiadowcy stacji, Niemca, imieniem Karol. Nazwisko jest mi nieznane. Wiem tylko, że był rodem z Berlina i znał trochę język polski, który mocno kaleczył, jak to zwykle potrafią Niemcy. A szczególnie litera R była często używana w jego słowniku, lecz brzmiała jak EU. Jemu poświęcam osobny rozdział tych opowiadań, a całość poświęcam dla potomnych. Do naszych zadań należało gromadzenie żywności, broni i amunicji oraz sabotaż w postaci niszczenia urządzeń kolejowych celem opóźnienia dostaw transportu na front wschodni. Tadeusz Łukasik Rozdział pierwszy. Wykolejenie transportu z węglem. Aby zapoznać czytelnika z terenem naszych działań, podam plan, na którym były dokonywane wszystkie akcje. Warszawiacy na pewno znają stację Warszawa Wschodnia Rozrządowa, która rozpoczynała się od ulicy Podskarbińskiej, a kończyła na peryferiach dzielnicy Targówek, biegnąc aż pod sam kawęczyn. Na tym terenie, po prawej stronie oddzielnicy Grochów, w roku 1942 Niemcy rozpoczęli budowę piętnastu torów kolejowych, które służyć miały do postoju transportów, przy których zmieniano lokomotywy oraz do obsługi transportów udających się na front wschodni i powracających ze wschodu. Po lewej stronie torów mieścił się barak, w którym urzędował zawiadowca tego odcinka. Pierwszy Niemiec zawiadowca, kanalia, drugi Niemiec jego zastępca, Karol, który nie kochał Hitlera i potocznie w rozmowie z nami nazywał go kurła, gdyż to słowo brzmiało tak w jego ustach i było często w użyciu. Trzecim pracownikiem i pomocnikiem zawiadowcy stacji był Polak, o nazwisku chyba Władysław Nawrocki który szczególnie pomagał nam w naszych poczynaniach, gdyż wiedział, co jedzie w każdym transporcie i udzielał nam szczegółowych informacji. Szczególnie pewne wiadomości udawało się osiągać od obywatela Nawrockiego, gdyż zawsze spokojny i opanowany, małomówny, nie zdradził się w swojej pracy, choć ocierał się przy tym tyle godzin o tych panów, szczególnie o te kanalie zawiadowce. Opodal baraku zawiadowcy znajdował się drugi barak z plutonem feldżandarmerii, blacharzy, którzy w zasadzie nie przeszkadzali nam w naszych poczynaniach, gdyż ich czynności ograniczały się do przyjmowania i odprawiania transportów oraz pomocy w nagłych wypadkach, choroby, awantury lub uszkodzeń wagonów w czasie transportu. Często spotkać można było tych panów, starszych i opasłych których zawsze mieliśmy na oku, bo oni byli tu najgroźniejsi. Choć i pan w czerwonej czapce był, jak wspomniałem, dobrym kanalią i strzelcem. W 1944 roku otrzymałem polecenie uszkodzenia torów z ewentualnym wykolejeniem transportu i zniszczenia rozjazdów elektrycznych. Do akcji tej, jako najlepszego, wybrałem Janka Karpacza, hrabiego, i rozpoczęliśmy próby, przez podkładanie różnych przedmiotów metalowych, mniejszych i większych, na szynach w czasie przejeżdżania transportu. Lecz próby te nie zdały egzaminu. Wszystkie przedmioty metalowe były strącane przez koła wagonów. O podłożeniu ładunku wybuchowego nie marzyliśmy, gdyż od nastawni, w której urzędowali Niemcy z bronią, do baraku zwiadowcy było zaledwie 500 metrów. I mowy nie było o dłuższym pobycie na torach na tym odcinku. Zwracało to uwagę Niemców z ustawni. A miejsce, najlepsze do akcji, było na widocznej przestrzeni, na której znajdowało się około trzydziestu rozjazdów elektrycznych. Te rozjazdy były naszym pragnieniem żeby porwać je na drobne kawałki. Nie czekaliśmy długo. Po kilku nieudanych próbach z przedmiotami metalowymi. Rozpoczęliśmy próby z klockami drewnianymi, wykonanymi z twardego drzewa. Na równym torze nie mieliśmy pożądanego efektu. Szukaliśmy odpowiedniego toru z przechyłem na jedną szynę. Tor taki znaleźliśmy. Biegł linią obwodową z Otwocka do Warszawy Wschodniej. Metodą opracowaną na łuku rozpoczęliśmy próby, które zdały egzamin. Uzyskaliśmy podskoki kół wagonowych przy małym obciążeniu. I przy wysokości klocka dwa centymetry. Trzeba było wykorzystać odpowiedni moment do realizacji naszego zadania. Wykonać wyższy klocek z twardego drzewa. Został umocowany na sztywnym skręconym drucie i czekaliśmy na odpowiedni moment. Na okazję nie czekaliśmy długo. Następnego dnia otrzymaliśmy wiadomość, że po upragnionym torze będzie przejeżdżał transport z węglem od strony Otwocka około 13. W określonym czasie ujrzeliśmy olbrzymi transport, składający się z kilkudziesięciu wagonów, ciągniony przez dwie lokomotywy. Nie mogliśmy podkładać naszego klocka pod koła lokomotyw, gdyż zostałyby tylko trociny z naszego dzieła. My czekaliśmy na odpowiedni moment, kiedy lokomotywy wraz z kilkoma wagonami miną nas i gdy upewniliśmy się, że jesteśmy bezpieczni ze wszystkich stron, położyliśmy nasz śmiertelny ładunek pod jeden z wagonów. Rozpoczęło się piekło. Nastąpiło to, czego tak nie byliśmy pewni. Koło, pod które został podłożony drewniany klocek, drgnęło w podskoku i o dziwo. Wagon ten spadł z szyn i był ciągniony jeszcze po torowisku aż do rozjazdów elektrycznych. I tu nastąpiło oczekiwane przez nas piekło. Wagon, który spadł z szyn, został oderwany od reszty wagonów. W pewnym momencie zatrzymał się. Lokomotywy z kilkoma wagonami pognały w wyznaczonym kierunku. A na wykolejony wagon zaczęły najeżdżać inne wagony, które piętrzyły się i rozpadały w prawo i w lewo, potęgując zniszczenie rozjazdów, zasypując tory zawartością węgla. Gdy zobaczyliśmy po pierwszym wagonie co będzie się działo, nie czekaliśmy na dalsze skutki tej kraksy, zabierając ze sobą tylko drut od klocka, dowód rzeczowy, tak łatwy do rozpoznania dla Niemców. Popełniliśmy między nasypami kolejowymi w stronę przejazdu kolejowego przy ulicy Podskarbińskiej, z którego mieliśmy dobre pole widzenia na dokonane przez nas dzieło. Miejscowi niemieccy kolejarze i żandarmeria przybiegli na to rumowisko, załamując ręce. Choć z tej odległości nie widzieliśmy ich min, z gestów czytaliśmy ich zdenerwowanie po błędnej bieganinie. W godzinę może po tej kraksie przyjechali grubsze fisze. Z czerwonymi wyłogami na mundurach, którzy przystąpili do pomiarów na torach. Lecz czy znaleźli rozwiązanie tej zagadki, w to bardzo wątpiliśmy z kolegą Jankiem. Z naszego klocka zostały trociny w tej sytuacji, a nawet trociny były ukryte pod zwałami węgla i zniszczonych wagonów. Nazajutrz zameldowaliśmy swojemu dowódcy o wykonanym zadaniu, a rumowisko Zostało usunięte dopiero następnego dnia, czyli w 18 godzin od momentu wykolejenia. Szukaj nas na Muzeum Pragi.